W sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz zadaszenie w konstrukcji lekkiej szklanej podwórka w poziomie przyziemia budynku na działce nr 324 obręb 4 Krowodrza wraz z budową pochylni i schodów na działkach numer 820/1, 741, obręb 4 Krowodrza przy ulicy Królewskiej 6 w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krowodrza pozytywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz zadaszenie w konstrukcji lekkiej szklanej podwórka w poziomie przyziemia budynku na 324 obręb 4 Krowodrza wraz z budową pochylni schodów na działkach nr 820/1, 741 obręb 4 Krowodrza przy ulicy Królewskiej 6 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest takie po prostu w skali oceny Komisji Architektury zasadne, bo jest tutaj właśnie widać już po remoncie z tą kopułką. Po prawej stronie tak to wygląda, a z lewej strony to już jest ten... To co na dole to jest stan projektowany, a to co u górze jest stan aktualny. Na górze stan aktualny. Z kopułą jest stan projektowany. No, czyli no, to dobrze mówię, że tak ma być. Tak. Tak ma być. I wydaje nam się, że właśnie no, to jest taki no, pozytywny wizerunek jest tej kamienicy. Taki troszkę inny. Bo na nie wygląda ciekawie, bo ona od wielu lat jest no. A widać, że ma potencjał. A ma potencjał, dlatego pozytywnie zaopiniowaliśmy. Po prawej stronie widzimy kamienicę, w której na parterze znajduje się cukiernia Śliwa. Tak. Także jest, w środku mamy ulicę Józefa. Także jest to przykład no, takiej eleganckiej architektury. Korzystne rozwiązanie. To jest adaptacja, można powiedzieć, że to jest adaptacja poddasza. Plus dobudowa tej kopuły, bo budynek jest taki narożny, półokrągły. Zresztą na rzucie też tam jest bardzo ładne takie owalne pomieszczenie. Na każdej kondygnacji. Nie, to jest kamienica, która sąsiaduje z czwartym komisariatem. Po lewej stronie mamy komisariat. A za nią mamy muzeum fotografii historycznego. To jest dawny budynek, który należał do Akademii Rolniczej. O właśnie. Czy dalej należy? Nie wiadomo. Jest on wystawiony na sprzedaż od paru lat. Ale zaniedbany jest. Znaczy pusty jest, a niszczy jest. Tak. Czy jakieś zgłoszenia? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.